Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnej części przygód Mariusza w grze Human Fall Flat, w platformowej gierce, w której naszym zadaniem jest przegibać się przez całą mapę pełną zasadzek, przeszkód i łamigłówek za pomocą takiego białego gluta, który, tak jak już mówiłem, nazwany został przez was, przez nas, przeze mnie, Mariusz. Małe, króciutkie info, jeśli chodzi o ten odcinek. Bardzo was przepraszam. Mam nadzieję, że on będzie szybszy niż pozostałe. Z jednego prostego względu, słuchajcie. Już to raz przeszedłem. Słuchajcie, miałem przyjemność grać w ten poziom. Zajęło mi to około 2 godzin, bo jest naprawdę poziomem trudnym, jeżeli się gra w niego pierwszy raz. Kto gierkę miał, ten z całą pewnością przyzna mi rację. Jest poziomem trudnym i oczywiście zaraz po skończeniu nagrywania nagranie się nie zapisało, nie? Wiecie, jakby to jest rzecz normalna. Pierwszą przeszkodą jest przepłynięcie łódką do tratwy i potem tratwą do motorówki, aczkolwiek stwierdziłem, że trochę to nie ma sensu, no bo przecież wystarczy, że popłyniemy prosto tą łódeczką, jak analfabeta naprawdę słowo daje. Popłyniemy sobie prosto tą łódeczką do... do tej motorówki całej, nie? Więc jakby ta mapka będzie troszkę inna, dlatego że granie tutaj będzie polegało głównie na tym, że będę wam mówił, jak to trzeba zrobić i będziemy się starać razem to wykonać. Czy nam się to uda? Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że tak. Pewnie będzie parę faili, także z góry przepraszam, że nie będzie zarębistego poziomu. No i tyle, nie mam więcej wam zbyt do powiedzenia. Jeśli chodzi o przeszkodę z motorówką, jedna z łatwiejszych, jeśli chodzi o tą mapkę. Najtrudniejsze będą tratwy, ale to wam za chwilkę pokażę. Z tratwami pamiętam, że męczyłem się na tych pierwszych nagrywaniach tak lekko pod godzinę, ale tam głównie chodzi o to, żeby znaleźć sposób na to. A jak ten sposób się już znalazło, to gra nawet nie jest taka trudna, nie? Także myślę, że bezstresowo... żeś postawił tą belkę, powiem ci. Mario, ona tu. Więc nie będę udawał, że przeszkód nie znam. Planszę już jak najbardziej znam. Mogę wam powiedzieć też, że kończy się ona... Że kończy się ona dokładnie w tym zbiorniku, bo trzeba skoczyć tu z góry do zbiornika i to w sumie jest tyle. Efektowny? Nie powiedziałbym, no. Ale jakby wiecie, jest fajny pomysł. Jak już się przejdzie całe te tratwy, to potem już naprawdę fajnie można iść. Z motorówką też było trochę problemu, aczkolwiek tak jak mówiłem, to jest łatwa plansza, więc don't worry, be happy. Jakoś sobie z nią poradzimy. No się w ogóle fajnie steruje, bo on tam potem tak... dobra, już jest tabelce, zobaczcie, to już się gibie. Jak się wejdziemy do wody, to mamy tam, wiecie, taki silnik spalinowy i sobie możemy normalnie śmigać, jechać, nie? Ale złap tą drugą ręką, bo jedną ręką do motorówki to ja bym nie wyciągnął. Dobra. No i takim sposobem po wielu bojach lądujecie w takim miejscu jak to. Trenujecie powoli swoją łódeczkę, która mogła was dużo wcześniej doprowadzić do miejsca i sobie po prostu płyniecie, nie? Bo mówię, o ile ten etap był w miarę krótki, tylko wiecie, uciąłem to, bo to jest trochę nużące takie oglądanie takich rzeczy, to ten kolejny już będzie dłuższy. Bo teraz jest taki etapik z kontenerami. Nie wiem, czy mogę tak w ten sposób to nazywać, ale zaraz zobaczycie sami, o co chodzi, że będzie trzeba... Ojojojojojojojojoj, skręć mnie tą! Jezus, no nie dajcie mi nigdy prowadzić łódek, błagam. On mi się tu lagował. Bo trzeba za pomocą tego dźwiga, nie wiem, czy ktoś... No pewnie każdy. Grał w GTA. I pierdus, elo. To na pewno zauważyliście, że było tam taki port, takie doki, u nich to się doki nazywa. Właśnie w których można było sobie takie dźwigę pojeździć, to była misja z Trevorem i nie pamiętam imienia tego drugiego, ale misja, w której on był cały uwalony w kupie, także elo. No i tu taki mały cheat, bo ja wiem, że jak mi się wyskoczy do wody, to się odrodzi na tym mostku. Więc to jest dużo szybsza opcja, polecam, nie trzeba wskakiwać się męczyć. Teraz tak, zobaczcie, naszym zadaniem jest sprawić, żeby ten niebieski kontener troszkę się podniósł, żebyśmy mogli po nim wejść na ten balkonik. Niby proste, powiem wam, że tak też się wydawało, ale to też mi trochę czasu zajęło. Także tak, najpierw musimy to przesunąć do siebie. No i wejść to sięg. Sięgniesz to? Starczy, dobra, powinno wystarczyć. Cykcia lajka. Chyba za daleko trochę pojechałem. No nic, w każdym razie, dajmy sobie to w bok, żeby zaczepić jednym, chociaż jednym, albo chociaż dwoma hakami zaczepić ten niebieski kontener. Styknie, mord, gdzie to tam? No i ten trzeba dać troszkę do przodu, bo to będzie za dużo jednak.
i zaczepiaj to. I do góry, teraz szybko, mamy ten moment, uchwyciłem to! Avery! Dźwigaj. Dźwig, patrzcie, złapał się. Dobra, i teraz to trzeba dać do góry. To jest ekstremalnie randomowe, nie? To, co się teraz dzieje. Czekajcie, mamy, do góry muszę powiedzieć, co ja robię. Hello? Tak jest, podnosi się. Taki był plan. Jeszcze wyżej. No i nie wiem, może do siebie. Może ciąg za tą wajchę. Dobra, i teraz to. Bum, sialalajka, jak to mówi Machonek. I elo do przodu. Siup, dobra, elegancko. Teraz tak, czy tam mi się uda doskoczyć? Jak tam się doskoczy, no to easy będzie, proszę bardzo. Nawet ta przeszkoda mi dość szybko poszła, powiem wam szczerze. Bez cięć, bez niczego. Ale tak chwieje jak po dobrej amarenie, nie? Dobra, wlazł. No i słuchajcie, teraz zaczynamy taki etapik, który będzie troszkę trudniejszy. Bo będzie zabawa z wodą i z tym, jak ona płynie. Ale wam zaraz wszystko pokażę. I tu się bawimy w takiego Indiana Jonesa trochę, bo sobie płyniemy razem z takim kartonikiem. To jest takie preludium do tego, co się za chwilę będzie działo, bo zobaczycie, że będzie kolorowo. Dlatego, że tam za chwilę są takie właśnie tratwy, o których wam już wcześniej wspomniałem. Tratwy, po których trzeba, które trzeba dobrze zsynchronizować, połączyć, razem z wodą okiełznać, żeby dobrze popłynęły, żeby stworzyły wam taką wirtualną coś tam tratwę. Ciężko mi to tak jakby określić, wiecie, prosto, bo to nie jest proste, bo głupie i męczyłem się z tym naprawdę bardzo długo. Teraz mi chyba nawet blue screena zrobiło, no. Pamiętam, że grałem w to chyba, nie wiem, z 2 godziny lekko taką planszę. Już, wiecie, klołem na wszystko, co się dało. Już każdy możliwy język używałem, jak się tylko dało, żeby to zwyzywać tą grę. I aż mi kom z blue screena zrobił, pamiętam. I oczywiście co? No, nagranie się nie zapisało, no tak to działa. I wszystko od nowa, nie? Wiecie, ja dla swojej satysfakcji nie potrzebuję tego przechodzić, ale chciałbym, żeby to było pokazane na odcinku, że to się da przejść. I oczywiście to, w jaki sposób się to robi, nie? A do tego jeszcze trzeba było trochę przysiąść i nagrać to, więc tym bardziej mnie to poirytowało. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku, bo jak nie, to raczej tego nie zobaczycie już. Ale skoro to oglądacie, no to chyba było w porządku. Zresztą zobaczycie sami zaraz. Dobra, cial. Cial. Jeszcze jedną, tak, for secure. Pamiętam, że one się tak mocno gibały. Więc z nimi może być kolorowo. A dobra, jak nam dali te 6, to dajmy te 6. No i coś glańcu, jak to mówią. Dobra. I proszę bardzo, ścieżka zdrowia, można biec. No i patrzcie, to są tratwy, o których wam wspominałem. Tu się już dużo dzieje. O ile pierwszy etap z tą pierwszą tratwą jest jeszcze prosty, bo tu trzeba po prostu zdjąć tą wajchę i płynąć, to tu się zaczynają schody. A dlaczego? To wam zaraz pokażę, ale tu się zaczynają schody. Najpierw tak, chwytamy sobie ten łańcuszek. Siupaj to. No i tu już są schodziki. Bo on już to wszedł. On już nie funkcjonuje jak trzeba. Chyba, że zdążę to założyć jeszcze. No! I poziom uratowałem. Patrzcie, to się naciągnie. Tak jest. Bardzo przepraszam, zasłonił gardle. No i teraz tak, mamy tą tratwę. Naszym celem generalnie jest przeniesienie tamtego boksa na ten czarny element, żeby otworzyły się tamte drzwi koło boksu. Trzeba, tak jak mówiłem, na tym pałąku zrobić jakby tratwę z tych dwóch tratewek. No i przenieść po nie pudło. A to już nie jest takie proste, bo oczywiście to się wszystko chybocze. Podnieść to takie ciężkie. Doszli do szady, cienia się. No i tu się bawimy, bo on to oczywiście 17 razy jeszcze wejdzie. Ale chodzi o to, żeby założyć to na tą drugą tratwę. Chyba, że ktoś spadnie do wody po drodze. I ogólnie będzie kiszka z tym. Chyba, że też nie spadnie, ty, bo mi się uda. Patrzę, to on to nałoży na pierwszy raz! Jak ja to przejdę za pierwszym razem, to ja normalnie, nie wiem, dam sobie buzi. To jest szalone. To trzeba teraz nadgonić, bo tu się nam zaraz zrobi zong. Patrzcie, dobra. Nie mogę, ej, to się udało za pierwszym razem. A naprawdę to jest trudno zrobić, słuchajcie. To jest takie synchro, że nie jeden się poddawał. Boże, i tu doskoczyłem, tu też było chyba z 20 prób.
macie szacun, że oglądacie ten odcinek. Widzicie go jako pierwsi. Autentycznie. Dobra, przyszedłem mi to. Teraz tak, rzucić to, czy z tym skoczyć? Bo jak z tym skoczę, to obawiam się, że tratwa może nie wytrzymać takiego ciężaru. No i tak z tym skoczyłem, świetnie. Ale chyba nie spadłem, nie jest tak źle. Teraz pamiętam, że trzeba było to niejako nie skakać z tym, broń Boże. Bo to się źle... Nie! Cofnij się. Nie skakać z tym, bo wtedy się tratwa przeważała i nic z tego dobrego nie wychodziło, tylko to trzeba było zrobić na tej zasadzie. Czyli wiecie, przeskoczyć, przenieść boksa i dopiero. Strasznie mi zaskakał gardle dzisiaj, chyba jestem pojemny. Nie, tutaj też nie wolno było skakać. Chociaż na kusi. Nie, dobra. Nie psuj sobie poziomu, słuchaj. Nie psuj sobie, bo dawno ci się to nie udało za pierwszym razem. Także jakby... Szanuj to, że gra ci daje możliwości, ale to chyba się nie uda. W sensie, trzeba tam wrócić, słuchajcie. I się trochę przyciągnąć, żeby ten łańcuch, który widzicie... Tu musi być więcej, więcej miejsca, bo ja tam nie doskoczę z tą skrzynką zwyczajnie. Chyba, że będę tak, patrzcie, tak nachodził, tak siup i on się trochę rozpędzi. Nie, no to wciąż jest za mało miejsca. Niestety, ale... Dobra, złapał się. Nie jest tak źle. Spokojnie, nie spadłem. Póki jestem na krawędzi... Ej, nie spadłem? Nie, nie spadłem. Padłem, kurde, nie! Dobra, no to co, cięcie i widzimy się za chwilę, w momencie, w którym się to zrobić. Potrzebowałem trzech prób, żeby to zrobić. To już nie 17, nie to, co było wcześniej. Udało mi się jakby tutaj, wiecie, włożyć ten klocek na miejsce, otworzyć drzwi, przez które możemy sobie teraz spokojnie przejść. Żeby to zrobić, musimy wrócić na kładki. Broń Boże, teraz nie skakać tutaj, bo tu na 100% spadniemy, już to przerabiałem. Tam się przejść nie da. Musimy zwyczajnie zdjąć tą bransoletę. Wtedy sobie łódka nasza popłynie. Oj, ciężka sprawa. Łódka nasza popłynie sobie trochę dalej. My sobie będziemy mogli spokojnie wskoczyć, dobić do brzegu niczym prawdziwy kapitan. A tu nie byłem, słuchajcie, to tu się może znajdować, jak myślicie? Może jakiś easter egg? Może coś ciekawego i coś fajnego? Nie wiem, droga na skróty, bo byłoby fajnie. Zobaczmy, czekajcie, czekajcie, co tu się będzie działo. No cóż, droga na skróty to nie jest. Chyba, że ją sprawdzimy, no od czegoś są odcinki, nie? Nie, 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 to nie jest droga na skróty, chociaż... Josie, pisz na web zaraz. Dobra, no teraz nie będzie tak trudno, bo musimy jakby tylko tam dopłynąć, już klocek jest na miejscu. Także, o, pokażę wam, jak to wyglądało. Nie sprawdzajcie tajnych dróżek, to są złe dróżki. Nie piszgajcie się w web, bo to też zły pomysł jest. Musimy tam dopłynąć jakoś, ale jeszcze nie odkryłem tego, jak to zrobić. To nie znaczy, że nie odkryję. Chyba odkryję. Jestem mentalnie Indianem Jonesem. Tylko się musi rozplątać to wszystko. Całe towarzystwo, bo się zaniedbało. No ale płyń! No ty musisz płynąć. No nie, nie przejdziesz inaczej. You shall not pass, jak mawiał Jack Sparrow, czy tam inny Dumbledore. Proszę bardzo, idziemy. Tu bierzesz tą chorągę. Płyniesz, mordo. O, jest rejs twojego życia. Och! Dobra. Łódę sobie zaciągniemy. Dopływamy tam, idziemy do tej zaklętej windy, bo ja już mam dość tego poziomu, serio. Nie wiem, czy pamiętacie, możecie być, przepraszam, że tak spuściłem, możecie być trochę za młodzi, ale misja z samolotem w GTA Vice City, helikopterem w GTA Vice City, misja z samolotem w GTA San Andreas, te takie samoloty modelarskie. Słuchajcie, to się robiło tyle razy, że człowiek już tym naprawdę wymiotował, już nie wiedział, co ma zrobić, żeby tylko nie musieć w to grać, autentycznie, więc jakby...
Mam nadzieję, że rozumiecie mój ból. Jak nie, no to będę miał problem. W każdym razie, na razie to mam problem, bo tam się nie chcę połączyć. A nie, tam to skoczymy. No i elegancko. I ściągamy marchew. I siup. Płyniemy dalej w rejs. Więc to poszło szybko. Nie musieliście oglądać tej męczarni. I teraz znajdujemy się na kolejnej mapie. Ta jest troszkę... troszkę trudniejsza. Musimy dotrzeć tam. Ja pamiętam, że to się udawało zrobić bez jakby żeglowania między tym całym motłoctwem. Oczywiście było trzeba wziąć wioseło i wejść do łodzi. Ale nie do wody, do łodzi. Wejdzie? No pa, jaki to jest climber. Nie wejdzie, dobrze. Nie bulgaj, bo już nie jestem w wodzie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale... Nie! Ja jestem nad wodą, nie mogę teraz tak! Halo? Ja tak mogę łódką sterować, to jest dobre. Ej, to jest taki trochę cheat już! Jakby teraz się udało tak spiąć na łódkę, to ja scheatowałem poziom! Się nie udało. Ale ja się nie poddaję, bo ja się tu wyjdę. No, a tu się już udało, słuchajcie. Najszybciej ćwiczenie oddechowe. Dostałem właśnie achievement ćwiczenie oddechowe, czyli chyba trochę długo byłem pod tą wodą. Także spoko. Teraz się musimy dostać jakimś cudem tam. Obawiam się, że to będzie trochę głęboka woda. To jest akurat bardzo fajny challenge. To wam się spodobało, to jest bardzo przyjemne. Fuck. Trochę miało to się inaczej skończyć. Ale nie wiem, może tu sobie przejdę, nie utopię się raczej. No niestety. Chciałeś być mądry, wyszło jak dobrze. Wstawaj, glucie! Gdzie? No, tak se możesz płynąć. Od ściany i ziupasz, nie w tą stronę. Nie, no nie bez łódki! Dobra, przepraszam, to jednak będzie długi poziom. No bo on tu nie przebiegał, z tego co pamiętam, to on tutaj nie nadążał. On tu ma jakieś 5 sekund, więc on tu się utopi na pewno. Restartuj mi to już. Może wam pokażę po prostu rozwiązanie. Boże, jakie to jest wkurzające, że ten glut tak się niesie i potem się z nim nie da nic zrobić, bo on się starcza do wody i elo, nie? Nie, no wiosło. Ta gra nie chce współpracować w ogóle, słuchajcie. To jest z tym wszystkim najgorsze. No i teraz patrzcie, jestem i w łódeczce i też mam wiosło. Więc chyba jest chyba najlepiej z tego, co mi się na razie udało zrobić. Boże, ale to tak pływa dziko. Przecież to się nie da, halo. Już będę odpychał. Coś tam wiosłuje, no coś tam macha tym żaglem. No, że to się tak na boki, wiecie, tak po wenecku, tak professional. Idź obej to. Nie, nie w tą stronę. O Boże, ale z tym lamusem, ale to się... Lamersko się gra. Dobra, jedziesz. Malina, dawaj. Ja mam się od tych westerplatów odbijać. Dobra. Chociaż on to chyba bardziej działa na zasadzie takiego, nie wiem jak to nazwać, silnika napędowego, wiecie. Tam, gdzie to jest włożone, tam jakiś magiczny napęd zostaje. Ale ja mam to gdzieś, słuchajcie. Ja nie. Żadnych wioseł. Płyniemy na dziko. Będziemy tak się odbijać od tego. Ale no, okej, słuchajcie, jestem, trochę to zajęło, znaczy w sumie nie jestem, po prostu się, wiecie, musiałem wrócić całą tą mapką. Nie udało mi się przeczytować, po prostu popłynąłem łódeczką, ale też dało radę to wygrać. Teraz plansza, która jest moim zdaniem jedną z takich fajniejszych, lżejszych plansza, właściwie element łamigłówki. Ale gwarantuję wam, że jest naprawdę fajna, przyjemna i fajnie się to gra. Chodzi o to, żeby przesunąć do siebie cały ten podest najpierw oczywiście, potem... Chodź do taty. Potem włożyć do niego kamienie. A jak się włoży do niego kamienie, to on momentalnie się zanurza i jakby... No ale hej, zemdlałeś? Nie kazałem ci zemdlić. To on momentalnie się obniża, bo to wszystko płynie z prądem rzeki oczywiście. I pod tym mościkiem przepływa, tak żebyśmy mogli go użyć po drugiej stronie. Taka jedna z przyjemniejszych, bo chyba najmniej się nad nią głowiłem. Zresztą, jeżeli ktokolwiek z was grał, to zapewne też jakby dość szybko to przyszedł.
dajcie mi znać, jeżeli są osoby, a wiem, że są na kanale takie osoby, które w gierkę grały, ile wam zeszła plansza z wodą? Aż jestem tego ciekawy. Słowo daję. Czy tylko ja jestem takim lamusem? Czy to wszystkim jest po prostu ciężko przejść, bo to jest zwyczajnie trudna mapa? Naprawdę, chciałbym wiedzieć. Tu jest też fajny element. No i ogólnie tam już się zaczyna troszkę jakby, wiecie, łatwiejsze poziomy. Zaczynają. Teraz tak, słuchajcie, teraz musimy kamienie powyrzucać, żeby nam się ta łódeczka... Nie, do wody nie skaczesz, misiu. No ale popłynie za daleko zaraz, no. Dobra, nie popłynie. Żeby nam się ta łódeczka wynurzyła, bo jak się wynurzy, to będziemy trochę wyżej i będziemy się mogli tego parapetu tutaj złapać, nie? No są, nie, ten jest niżej. Najpierw wyjść na ten parapecik, wspinaj się, dobrze, elegancko. No i musimy teraz po tym łańcuchu jakoś się tam rozbujnąć. Mam nadzieję, że mi się to uda za pierwszym razem zrobić. Tak jest! Woo! Who's the boss? Dobra. I teraz coś fajnego. Pośmigamy tutaj. To przyjeżdża. Dobrze. Teraz neutralny. I teraz najfajniejsze, uwaga. Loading w górę. I my też. I elo, lecisz malina. I to jest praktycznie już taka końcóweczka troszkę, ale trochę jeszcze zostało, bo jest latarnia, jest takie koło morskie tam jeszcze, także trochę się dzieje. To jeszcze na pewno nie jest koniec. Jeszcze będzie taki zjazd na pontonie, to też jest fajny element, ale wszystko w swoim czasie. Przepraszam was za taką liczbę cięć w odcinkach, ale zależy mi na tym, żeby ta seria była stricte poradnikowa i trochę też śmieszna, nie? A nie ma nic śmiesznego w tym, jak ja siódmy raz przechodzę tą samą arenę i nie powiem, klnęp, jestem zły i generalnie już mam dość tej gry, po uszy. Więc ja wam pokazuję te momenty, które moim zdaniem są najfajniejsze i najbardziej przydatne, bo jeżeli ktoś kupi grę, a polecam, fajna platformówka, to będzie mógł sobie kliknąć, zobaczyć, jak się to przechodzi i mieć z głowy, nie, temat. Ścieżki nie w ogóle są. Wysoko lecimy, nie? Masakra. Tam jest statek, na którym nie byliśmy i chyba nie żałuję, pewnie tam jest tylko jakaś, nie wiem, skrzynka, która jest do niczego nie potrzebna. O, i zobaczcie. Teraz macie tutaj przy nas taki pontonik, po którym musimy zjechać po tamie. Znaczy po tamie, którą musimy zjechać po wodzie, którą aktualnie wstrzymuje tama. Dlatego właśnie teraz bierzemy ten łańcuch, one mi się akurat podobają, one są fajne. Bierzemy ten łańcuch, ciufamy go tutaj. Ale ciufnij go tu. Halo, 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 piku. Ciufaj go tu. Ciufaj? Nie dogadasz się z łańcuchem. Dawaj, dawaj. Dobra, elegancior. Okej, okay. I teraz oczywiście co? Teraz trzeba tamę rozwalić. I wystarczy teraz to tym pojechać na dół, żeby ten łańcuszek pociągnęło, no i tamę urwało, nie? Patrzcie. Jep, wszystko leci elegancko. Teraz trzeba chwilkę odczekać. Leć tam, bo jak nie odczekamy, to nas na pontonie zwyczajnie zablokuje, a trochę to nie o to chodzi. Bo to ma być taki w miarę, wiecie, płynny zjazd i coś, co będzie nawet fajne i przyjemne, a nie ten. Bo tu jest sobie taki etap, którego jeszcze chyba nie bardzo da zepsuć. Chociaż nie zepsuję. Pamiętam, że robię to za pierwszym razem. Potem trochę z diabelskim... Tak się nazywa to? Diabelski młyn? Chodźcie, właśnie to chyba zepsułem. Utonę. No, utonę. Dobra, ale nie jest tak źle. Ej, nie zdążę, nie zdążę, nie. Nie tak ma być. Patrz. I zdążył jeszcze, i się trzyma. Skubany, to było dobre teraz. No, obawiam się, że miałbym... Nie, na tą stronę to ja nieco. Obawiam się, że miałbym mały problem z tym, żeby, wiecie, żeby tam wejść z powrotem. Albo ogólnie dopłynąć taki kawał pod wodą, bo na 100% by nas tutaj rozwaliło. Kolejne osiągnięcie surfer, chyba fajne. Ale nas to nie interesuje, bo my potrzebujemy się złapać takiego czegoś i wjechać nim na samą górę, żeby się przetransportować na ten taki filar. Bo
bo na filarze jest skocznia w dół do tego młyna. Jeżeli pamiętacie, możecie sobie teraz przewinąć, to na początku, tu gdzie była motorówka, mówiłem wam, że tu jest miejsce, żeby skończyć cały poziom. W takim garnku, nie wiem jak to nazwać. Dobra, udało się. Teraz fajna część, mi się podoba. Patrzcie to. Nie w tą, to w tą. Entry otwarte. I co, skaczemy i kończymy poziom, nie? Nie ma co się zmuszać. Kolejne odcinki oczywiście regularnie, tak jak mówiłem. Nie zamierzam zmieniać zdania. Tu się trochę rozpędzimy. Ja się z wami już pożegnam, także trzymajcie się. Cześć! Ale fajnie.